Łukasz Gorgula w Miedzi Legnica, to też nie pierwszy występ w barwach, ale pierwszy przed legnicką publicznością. Jak nowy zawodnik Miedzi Legnica czuje się tutaj w Legnicy? No krótko jestem, w piątek podpisałem kontrakt, cieszę się bardzo, natomiast myślę, żeby cokolwiek więcej na ten temat powiedzieć, to myślę, że trochę czasu musi upłynąć, ale pierwsze takie odczucia są naprawdę bardzo pozytywne. Dzisiaj pytaliśmy też kibiców Legnickiej Miedzi, którzy przyszli nabyć karnety na nowy sezon, kto będzie tym takim najlepszym transferem Miedzi Legnica w tym sezonie. Wielu wskazało właśnie, że Łukasz Gorgula. Jest jednak jakaś taka presja związana z takimi oczekiwaniami? No presja zawsze, myślę, musi nam towarzyszyć, bo to gdzieś napędza, to gdzieś daje takiego kopa, mobilizuje do tego, żeby ciężko pracować, poprawiać swoje umiejętności. Na pewno zdaję sobie sprawę, że oczekiwania będą wobec mnie bardzo wysokie. Przyszedłem tutaj po to, żeby jak najlepiej grać dla Miedzi Legnica i mam nadzieję, że cegiełkę dorzucę do sukcesu Miedzi. W pryzmacie tych 30 minut, które spędziłeś na boisku, jak oceniasz to, co dzisiaj się tutaj działo? No myślę, że pozytywną rzeczą jest to, że myślę, że chyba wszyscy cali zdrowi są. Jesteśmy na etapie przygotowań. Pierwszy mecz oficjalny mamy za 1,5 tygodnia w Pucharze Polski, także a ligowy za 2,5. Także myślę, że tutaj w szczególności w tej drugiej połowie było widać, że wczorajszy trening dosyć intensywny był i to było dzisiaj widać. Brakuje takiej na pewno świeżości, ale myślę, że na tym etapie to jest normalność. Bardziej trzeba skoncentrować się na tej pracy, którą wykonujemy, żeby solidnie to przepracować i żeby te efekty przynosiły w lidze.